śmieszny, sny prorocze. Całą bandą ruszam na bailando. Dzisiaj oddych tango, rytmu bawmy się. Humory cięte, cięte, excelente. Jesteś malkontentem, to zmienimy cię. Witamy was serdecznie z tej strony drużyna Joker Farm. Milcia, Maniek, Bartek. Dzień dobry. No i ja, Joker. Jedziemy na weekend na Kaszuby, znaczy już jesteśmy u Kazika i jedziemy teraz do Baryły. Państwo Kazikowie jadą za nami. No coś się ociągają. Coś się ociągają. Dobrze wygląda. Dobrze. Makijaż i akcja. Ale czemu z tej perspektywy tak bardziej tu stąd? Kocha, że tak z przodu? Tak, trzyma się, po prostu trzyma. Tak? Jo, ale to bimbi badełka weź wywal wszystkie. Gdzie jedziemy, Kaziu? Nie, trzeba początek nagle. No, jedziemy na prostą. Dobra, wychodzi się od razu, teraz już mam go do pieniądze. Zobaczcie, kto z przodu jedzie. No, a gdzie jedziemy? Z kim jedziemy? No i gdzie jedziemy? Olek, powiedz, gdzie jedziemy? Do Baryły nad Stosem. Przywitajcie się. Siemanko. Powiedzcie dzień dobry. Gdzie jesteście? Na Bicietce. A mama z tatą są grzeczni? Mama z tatą są grzeczni? Bardzo niegrzeczni. Biją, krzyczą. Bo dostaniemy tutaj, kurde, kuratora. 500 plus wam wezmą. To wy tysiaka przytulacie za miesiąc, tak jak my. I to jest to, co? To jest 150. 150. Jak? I 80 już. Wow. Wchodzimy do domku. Numer otwaj. Numer 2. No. Cześć. Ale jak wysprzątane. No. Ja zajmuję sypialnię. Wow. Dwa materace tu są. My to śpimy. To jeden można na dół wziąć, albo tu gdzieś ten. Toaletka! Toaletka! A to skończyć sobie. Taka. Wy dzieci zmieścicie w środek, czy nie? Ale ktoś był, kurde. I na ty tylko wystarczy szczebelki włożyć. No zagrajmy, marynarzyk. Kto gra? Wszyscy i zobaczymy. A czemu nie zginasz o palca? No bo ja mam połamanego. Kto wygra, ten śpi na dużym łóżku. Dobra, my starsi tylko. Tak się gra, nie? No, Bartek wtedy też. Kamień, papier, nożyczki. No tak, to wiem. Dobra. Marynarzyk. Ja z Kasią śpię. My wygraliśmy. Pa, pa. Dobra, dawać jeszcze raz. Jeszcze raz o duże łóżko, żeby nie było. Tylko też gra? No, Milena, graj. Marynarzyk. No to ja z Kasią znowu! Jutro się kąpiemy w basenie, w Baryle. Fajnie tutaj. No naprawdę, lokalizacja zarobista, nie? No. Jak tam, Bartosz? Dobrze. Sala fajna, na wesele elegancko. Może tutaj wesele zrobimy? Kurczę. Ale fajnie, nie? Tam jest orkiestra, tak? No. To jest stół, teraz taki jest tam taki gradus nałożony, to z tego się robi normalnie stół szwedzki, nie, ten wiejski stół, bo nas to się mówi na to wiejski stół, że jest tam bimber, jakieś szynki, pajdy ze wiejski. Smalcem. Wiejski? Co? Wiejski stół, no. Czy nie szwedzki, nie? A. Szwedzki stół to najwyżej jak ktoś takie wesele bankietowe, to jest szwedzki stół, nie? No. To wtedy szwedzki stół, że jakieś zakąski, tego, nie? Będziemy jak ten Freeze, dom ekipy. Nasz nowy dom. Maniek trafił. Ładnie. O ja! Ale tutaj zobacz. Łoś. Tak? Fajne drinki? Najlepsza barmanka? Dojechał jeszcze do nas Maćko. Siema Maciek. Jak? Mówili siema, ostatnio, siema, że Maćka nie ma. Dlatego teraz domek... Ja czytałem komentarze i mało komentarzy było, że mnie nie ma. Nie, ale Maciek, ja ci powiem, jeszcze ten film jest nieopublikowany, no, ale pewnie jak ten... O Jezu, jak ten film będzie opublikowany, pewnie ten mój ten już będzie już był opublikowany, no, to cię serdecznie pozdrawiam, bo byłem w twoich okolicach, wiesz, posiano. No, a nawet nie zajechał taki kolega, nie? No. Zajechał po pasy, zajechał, bo mu zabrakło! Nie. Ale udało nam się spotkać, kurde, na domku, taki fajny właśnie wypad, nie? Kurde, kaszebę to kaszebę, nie? Kaszebę to kaszebę.
O, dobrze, że przytrzymałem potem. Happy stay! O! Dzisiaj jesteśmy, dzisiaj nie podążamy szlakiem Bawarii. Dzisiaj podążamy szlakiem Kaszub. Dzisiaj żarujemy kiełbaski po kaszubsku oraz, co Olek, będziemy tu mieli, zobacz, stejki po kaszubsku. Pan Adrian tu obraca stejki po kaszubsku. U mnie nie ma ognia. Nie ma lipy, kurde. Olek, fajnie jest? Cieszy się? Aha. Super, nie? Fajny towarzyszy kieciup. Kieciup. Trzeba kupić nowy kieciup. I już kupiony jest nowy kieciup. Kieciup. Godzina pierwsza w nocy, wróciliśmy z kompania z basenu. Jest super elegancko. Pozdrawiam z truskawek. A tutaj Maciek wpierdziela truskawki. A co ty znowu ode mnie chcesz? To dobre były, no. Kazik zbierał chyba. Hej, hej, la, hej, hej, la, la. Tony papierów, tony analiz, genialne myśli, tłumy na sali. Kurde. Godziny modły, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, tak, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, la. O, i tak to wygląda koniec imprezy. Fajna socha ta grillowa. I zobaczcie, to wszystko ja sam robiłem. Nie, to już było, nie? To było w starych chacie już. Płytki sam kładłem, to wszystko. Wszystko sam robiłem, no. No to trochę wkręty, ale chłopaki mi trochę pomagali. Tu masz łazienki, normalnie, zobacz. Na czujki wszystko opalane. O, super, łazienki. Maciek, przyznaj się, to ty rozsyłałeś to. A wszystko też moja wina. Dobra, nie widać kto ich. Zaczął? Kurwa. A czy wy widzowie wiecie, że nam nie w szkole mówili bizon? Wiemy. Nikt nie wiedzie. A wiecie czemu bizon? Bo wszystko wymuci. Im więcej pijesz, tym mniej pamiętasz. Im mniej wiesz, tym lepiej żyjesz. Tym lepiej żyjesz. A zapamiętajcie to. Papkę słyszałem. To są złote myśli według Białki. I maniury. Halo, halo. Dzień drugi. Posterunkowy Joker melduje. Godzina 9. Idziemy na dół. Skąd się buty tu znalazły? Nie wiem. Joker, jak się czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Kazimierz? Chłodę stabilnie. Maniek? Tak samo. O 10 idziemy na śniadanko do Baryły. Chaty Baryła. Zobaczymy jak to będzie, bo dużo ludzi jest, a powiedzieli nam, no jak chcecie to na 10 przyjdźcie, to wtedy będzie mniej ludzi, nie? No, także pójdziemy. A jest do 11 śniadanko. Wiecie czemu idziemy na koniec? Bo ci co na koniec zabierają resztę. Jaśnica, porubeczki? To jaśnica na samej żółtka, że taka żółta? Jak tam? Że ja nie narzekam. Fajnie, nie? W końcu poza domem. No, poza domem. Jak to zaciąga mleko, nie? Ja mówię, skąd to mleko się bierze? Jesteśmy na śniadanku. Takie wykwintne dania jemy. Joker sobie wziął jaśnicę. Chlebek, tutaj wszystko widzicie. Pomidory też dali. Macie pomidory, kurde, z jaśnicą. Pokaż, jaki fajny telewizor. Kaziu też ma jaśnicę. A Manie, kurde, tylko parówkę wziął. Ja zjadłem. Chata Baryła, patrzcie. No jak tam, Kazimierz? To mi było trzeba. Szef, to cię chyba normalnie nie będzie znalazł. Cały tydzień w robocie jesteś. No. Masakra, nie? Cały tydzień w robocie, od poniedziałku do niedzieli. A wy sobie pomyśleli, jak godzin naliczyłem. No. Wczoraj przyjechaliśmy, całą noc byłem w pracy, jeszcze cały czas jestem. Ile godzin? No, nadgodziny. No to setki teraz liczysz. No. Stop, nie no, to 100%. Ja też przy niedzieli to 200. Bo jeszcze taryfa nocna, nie? No. No. Ciąg dalszy nastąpi. Tak wyglądają pokoje w Baryle. Fajne, przytulne, kurde. Elegancko jest, wyspaliśmy się. Teraz jedziemy na Ostrzycę, tak? Coś takiego? Na Kociałkowo, czy jakieś coś tam? Kociałkowo. I zwiedzimy też dom w Szymbarku. I pojedziemy na wieżycę.
To co ty? Dzieci, odliczcie do trzech. Jeden. Olek, dwa i trzy. Wszyscy są. Właśnie wyjechaliśmy z pensjonatu. Jedziemy teraz na kolejną atrakcję, która jest tutaj położona jakieś 20 km od chaty Baryła. Jest to wieża widokowa, wieżyca. Jest z nami, kto jeszcze jedzie? Trzecie dziecko. Trzecie dziecko, trzecie 500+. Tak. Dorabiamy sobie na boku, ale chyba za tego starego boka chyba nic nam nie dadzą. Może się ogolić, to będę jak dziecko wygląda, to akurat dostaniecie. Nie? Olek, jak się ogolisz, to co? Jesteś nowym bratem, co? Jak dzieci zadowolone. Czy całą bandą ruszam na bajlando. Dzisiaj oddykando rytmu matmy się. Ku horyzjente, święte, ekscelente. Jesteś malkontentem, to zmienimy się. Jedziemy gdzie? Na Wieżyce? Jedziemy na Wieżyce. Ja nigdy nie byłem na Wieżycy. Jest to najwyższa chopka, górka, wzniesienie na Kaszubach. Z tego co się orientuję, to jest 329 metrów. Tak mi uczono w szkole. chyba dobrze mówię. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Ale mi się podoba na tych Kaszubach. A wam jak się chłopaki podoba? Super? Fajnie, fajnie, super. Naprawdę. Jak na kolonii jakieś, nie? W domek. Wycieczka szkolna. No, wycieczka szkolna. Dobra, widzimy się na Wieżyce. Jak tam Helenka? Super. To super. Helenka, jedziesz do nas na tydzień na wakacje? Tak. No fajnie. Muchy ci wlecą. Z tatą i mamą przyjedziesz? Czy sama? Chyba połowa drogi. Nie. Co? Czemu? A z mamą? Co? Zarączy. Jak to wygląda? Koń pociągowy. Kasia za koniem pociągowym ciągnie Olka. Teraz to się zaczyna górka, powiem wam szczerze. Coraz bardziej. Może idziemy na grzyby. No pewnie. Są tu grzyby? No. No. Las w końcu. Jakby tak się dobrze rozpędzi, to byście nikogo na grzyby, to by biegu brakowało. Baniura. Czekamy. Żono, wyglądasz jak turystka. Tak? No. Coś tam nagrywam. O, co chcesz powiedzieć? Telefon. Przez przypadek zostawiłem. A teraz? Koledzy, teraz elegancko. Koledzy. I na mój dzień mi się przypadkowo. Ale to przez twoją twarz zobacz, co mi się z telefonem stało. Pękła szybka. Poczekaj, Helenka. Helenka, fajnie? Mhm, fajnie. Daleko jeszcze? No. Daleko. Ja te tułowki robię, weź mi prawie. No, a na, tak na morskim oku masz. A myślisz, ja tam byłem? Nie byłeś? Marek cię nie wziął? Kiedy? Czemu? No ja nie wiem kiedy. Aj. Mnie tata też nie wziął, ani mama. Tata z drogą był nigdzie. A on czemu kuleje? Bo się nauczył. Biodro, nie? Coś mu tam. Nie, Adam mówi, że on kiedyś coś miał z nogą i już przyzwyczaił do kulenia i tak kuleje. No, dochodzimy do celu. Udało się nam dojść? Gdzie się zjeżdża? Dożyliśmy? O kurde, czemu tak szybko? Ładowałem ciebie pod ciul. Kaszubska wieża widokowa imieniem Jana Pawła II, widzisz? Ta, taka szczelnica do dzików, ale... Tak jakby to powiedział Zenek Martyniuk. Wysoko, wysoko! Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Wieża widokowa. Madę nie, i jak to Kaszebę. Wujek chrzestny ma Olka. Tak. Widzę, że już jest na wykończeniu. Woda w podnicy zalana do pełna? Czy płynem? Wujek od wczoraj źle się czuje. I dwójka dzieci małych do 6, no. Do 6. 6 do bandy, 1 do bandy. Szczyt Wieżyca. Mówiłem dobrze, prawie. 40 cm się pomyliłem. Somebody's watching me, and I am okay.
Ja nie patrz się na dół. Ja takie rzeczy lubię. Lubisz? Jo, piernica! Co? I telefon, bum. O, proszę. Nie, kapie, to jak skakać? No nie, ja nie pojadę. Powiem wam szczerze. Ja pierdziele. Ty trzeba się bojać, czy my się bojamy? Ja byłam na wieży Eiffla, wyżej. Ja mogę patrzeć, jak te fotę. Ja próbuję. Ja nie wchodzę na górę. Ja. Jak pięknie! To są widoki, co? Yeah! Kasiebę. Kasiebę, made im kasiebę. Nie ruszajcie. Ja nie ruszam. Jezu, spójrz, Maniek, spójrz na dół tak centralnie. Jezu. A jak to się boi? Masakra. Ja się nie obiem, ja to... Maja, patrz do Słupska, 80. Pięknie. Maja nagrywa? Nie. Co ty? A co nagrywałeś? Pokaż. Teraz nagrywa. No Boże, a ja tutaj się pocę i... Ty jak taki wiatr były mocne tutaj. Zobacz, tam jest krajowa 20 droga. Widzisz, stąd jest widać. No. Ale gdzie ona idzie? Ona do Gdańska idzie. Nie no tutaj, widzisz ta droga tam. Ona idzie do Gdańska. Ale pięknie, co? Maniek, jak ci się podoba? Byłeś tu kiedyś? Nie. Pierwszy raz, ale fajny, piękny widok. To są właśnie Kaszuby. Co? Maniekowi promile zeszły? Tak, ja już teraz mogę prowadzić. Ale zobacz, jaka tu jest taka niecka jakby, co? Ale najładniejszy to jest ten widok, tutaj ta cała tego. No, jak się nazywa? Panorama. Co tam chłopaki? Bardzo tam? Fajnie. No. A wiesz czemu wszystko tu jest takie na krzyż robione? I czemu są trójkąty wszędzie? Żeby to się trzymało. A dlaczego trójkąty, a nie dlaczego na, nie, prosto nie było dane? Dlaczego nie jest dane prosto? Bo trójkąt to jest najmocniejsza figura geometryczna. Pani nauczycielko, jak tam? Kierowniczko wycieczki? I my jesteśmy bardzo zadowoleni, bo takiego opiekuna jeszcze w życiu nie mieliśmy. Ja się czuję jak na wycieczce szkolnej. Ja to samo. Jo. Halo. Ketchup. Nogi mi zdykały. A telefon makijaż poprawił. Ojejku. No już poprawiony makijaż. Teraz gdzie idziemy, Olo? Do krzyża, nie? Zobaczy krzyż. O! I zobaczcie, co tu jest. Koło krzyża jest Passat. Passat wyjedzie nawet chyba na w kosmos. Ale 1.9. Zobaczymy, czy 1.9. 1.9, bo to masz po piątkę. Haha, ja mam też by piątkę? No pewnie. 1.9 wtedy. O, tu jest taki krzyż. Jak tam dzieci? Zadowolone? No. To dalej idziemy teraz. Teraz idziemy na Koszałkowo na zjazdy. No. A wtedy na ten skansen. No i tyle, bo nie wiem, czy na rowerki. Na rowerki. Na zjazdy nie idziemy? No na ten, no Koszałkowo. No. Ale na jezioro na rowerki. Na rowery, na jezioro, nie wiem. To tak trochę ten, nie? Lipa. Zobaczymy. Trochę. Zobaczymy, możemy na sam koniec sobie no. My się z wami żegnamy, tak spędzamy wakacje, weekend na Kaszubach. Widzimy się w drugiej części odcinka. Zobaczycie, gdzie teraz pojedziemy. No, widzimy się jutro. Na razie.